Witam, towarzysze! Nie jestem tutaj sam, jestem z moim synkiem, Mikołajem. I tak muszę tutaj... I tak muszę manewrować kamerą, żebyście nie zobaczyli mojego synka, bo nie. A tematem dzisiejszego filmu jest Bendezar! Bendezar jest to legendarna postać z Kubusia Puchatka. Jeśli nie znacie uniwersum Kubusia Puchatka, to jest to taka bajka. Jest to taka bajka, w której jest sobie Krzyś i ten Krzyś ma własny pokój, a w tym pokoju ma zabawki. Jego ulubioną zabawką jest miś pluszowy, który nazywa się Kubuś Puchatek. Ma też kłapouchego, ma też sowę i kilka innych i królika, i prosiaczka, i mają też malenstwo z mamą. No, więc mamy sobie uniwersum Kubusia Puchatka. I jest tam taki bardzo ciekawy odcinek dotyczący Bendezara. Bendezar to jest potwór, który ma rogi. Co jeszcze ma Bendezar? Ma nie widzi niczego. Ma bo zasłonięte oczy włosami. No właśnie, i śmierdzi Bendezar. I wiele innych rzeczy jest związanych z tym Bendezarem. A historia Bendezara jest dość prosta. No, wszystko to opiera się, cała ta bajka Kubusia Puchatka opiera się na wyobraźni Krzysia. On sobie wyobraża, że Kubuś istnieje. On sobie wyobraża, że kłapouchy mówi i inne tego typu rzeczy. Tygrysek. A te zwierzątka wyobrażone też sobie wyobrażają. I zobaczyły list, który napisał Krzyś. Krzyś napisał: nie ma mnie, będę zaraz as, Krzyś. Coś w tym rodzaju napisał. No i sowa, najmądrzejsze tutaj zwierzę w mafii Kubusia Puchatka, wytłumaczyła to, że Krzyś został porwany przez złego potwora, który się nazywa Bendezar. Nie ma mnie, będę zaraz. No i jest cała... Będę zaraz! No i jest cała piosenka właśnie, którą tutaj sowa mówi: jaki zły jestem Bendezar. Bendezar robi dziurę w skarpetkach. Bendezar niszczy książki. I kilka innych rzeczy robi ten zły Bendezar. Możecie sobie posłuchać na YouTubie piosenki o Bendezarze. No i cała ta piosenka jest w kontekście, że sobie wymyśla różne rzeczy, wymyśla rzeczy, o które sam jest oskarżany, no, że dla takich małych dzieci, dla takich małych zabawek największą zbrodnią jest zrobienie dziury w skarpetkach, największą zbrodnią jest mazanie po książkach i inne takie rzeczy, więc te rzeczy, o które oni są oskarżani, no to przypisują właśnie temu wymyślonemu potworowi i wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo słuszna alegoria całej tej propagandy zachodniej w stosunku do Związku Radzieckiego czy dzisiaj prezydenta Rosji Władimira Putina i wielu innych takich zawodowych przeciwników Zachodu, że za każdym razem, kiedy ktoś dokonuje jakiegoś przestępstwa... Tata, pomożesz? Zaraz. Ja z sobą wyjść. Zrobię coś takiego. Tak? A chcesz pokazać, co mamy? Pokaż. Tak. Mamy tutaj do robienia baniek. No. Będziemy zaraz robić bańki. No, i w każdym razie morał jest tego taki. Ktoś, kto marzy książki, no, oskarża Bendezara, że marzy książki. Ktoś, kto
niszczy skarpetki, oskarża Bendezara o to, że ten Bendezar niszczy skarpetki. Jednym słowem, cały ten zmyślony potwór jest jakimś takim zbiorem oskarżeń pod adresem tych, którzy go wymyślają. I wydaje mi się, że te różne rzeczy, o które był oskarżany najpierw Lenin, a po śmierci Lenina Stalin, a dzisiaj Putin, a jeszcze w międzyczasie kilku innych tutaj, że to wszystko jest, no, jeśli ktoś, jakiś polityk oskarża na przykład tutaj kogoś o to, że ten dokonuje zbrodni ludobójstwa, to mi się wydaje, że ten ktoś sam dokonuje zbrodni ludobójstwa. I to jest właśnie taki bardzo, bardzo ciekawy wniosek, więc polecam wam, towarzysze, zainteresować się tematem Bendezara, bo analizując bajkę dla dzieci o Bendezarze, zrozumiecie całą głębię, a raczej całą nicość tej prymitywnej, antykomunistycznej propagandy, czy w ogóle propagandy, no właśnie tej, no, która, no, swoje własne zbrodnie i przestępstwa przypisuje swoim wrogom.